Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Wspominałem już wcześniej w shorcie, że i filmie, że dotarła do nas dostawa nowości modelarskich. Między innymi wśród tych nowości były zestawy od włoskiej firmy Italeri, mój pierwszy model, można powiedzieć tak po polsku. Zresztą tutaj mamy napisane i teraz posłuchajcie tak, co posiada ten model. Poza tym, że jest to oczywiście model F16 w wersji C i D w skali 1,72, to do tego posiadamy, tak jak tu na załączonym obrazku, plastikową pęsetę, mamy również cążki płaskie modelarskie, mamy małą tubkę z klejem, mamy pędzelek, jak i również mamy pilnik papierowy. Dodatkowo producent zafundował nam trzy małe buteleczki z farbami akrylowymi od firmy Vallejo, która najprawdopodobniej jest również producentem podobno farb Italeri. Ale nie ma tego potwierdzonego, więc ciężko mi jest więcej cokolwiek powiedzieć. Tak prezentuje się pudełko z frontu. Tak prezentuje się z drugiej strony. Między innymi mamy tutaj reklamy produktów firmy Italeri. Mamy na przykład niedawno wydanego F35A, który jest oczywiście u nas na magazynie. Jest również Leopard. I tu mamy pokazany taki mały unboxing, tak? Czyli mamy zestaw kalkomanii, mały klej z pędzelkiem, trzy farbki akrylowe, pęseta, pilnik, pędzelek, cążki. No i tu mamy ramkę właśnie z samym modelem. I tak prezentuje się właśnie sam zestaw. Teraz sobie wkroczymy do środka. Pudełko zostało odklejone i wyrzucamy całą zawartość. Tak, to jest całość, zawartość. No farbek już tutaj nie będę wyjmował. I teraz tak, mamy tutaj torebkę ze standardowymi cążkami. Ja może teraz sobie przybliżę kamerkę. Mamy właśnie taką torebkę, gdzie mamy mały pilniczek dwustronny. Mamy zabezpieczony taką rurką gumową pędzelek. Mamy bardzo fajną taką, żeby się nie ruszała, powiem wam, pęsetę. Z taką autoblokadką, znaczy z taką blokadką tutaj, żeby nam się nie przesuwała. Plastikowe ząbki ma. I powiem wam, że jak na pierwszy model, jak ja bym dostał taki pierwszy model, to bym był, jako oczywiście dzieciak, to byłbym bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Jako dorosły również nie pogardziłbym. Tu mamy zestaw klej w butelce. Czy on pachnie? No tak trochę, powiem wam, przypomina mi klej w zapachu, klej Revela. Czyli jest to, powiem wam, klej, który najprawdopodobniej topi plastik. Ulotkę informacyjną mamy też od Italeri. No i instrukcja. A w instrukcji mamy oczywiście kalkomanię. No i kalkomania prezentuje się tak. Najprawdopodobniej jest to standardowa kalkomania. Przepraszam. Która jest dodawana do innych zestawów, a ja sobie zaraz nie, powiem wam, zwróćcie uwagę. To jest kalkomania dedykowana właśnie do tego zestawu o numerze 72009 i mamy tutaj F16 Falcon i mamy naprawdę bardzo fajny zestaw kalkomanii. Tak prezentują się kalkomanie. I co tu mamy jeszcze? Mamy, co znajduje się w pudełku, czyli w tej torebce. No powiem wam, nie jest to mała torebka. Mamy jedną dużą,
średnią, mniejszą i malutką. No malutkie nie liczę, bo to jest oszklenie. I tu mamy właśnie dwie szyby. Następnie mamy flat gunmetal, farbki, flat blue gray oraz oczywiście light gray. Jak malować i jakich tutaj mamy właśnie użyć farbek? My mamy możliwość wykonania jednoosobowego tutaj falcona albo dwóch, czyli wersja C lub D. I powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podoba ten zestaw, ale zanim przejdziemy do mojej... Znaczy oceniać nie mam zamiaru, bo nie moja na tym rola, bo ocenić można model dopiero po sklejeniu. W każdym razie mamy kolejne etapy składania modelu. Tu mamy pokazane, jak zamocować uzbrojenie, inaczej to, co możemy podwiesić pod EFA. I co jeszcze tu jest ciekawego? Czy tylko jedno malowanie, czy jest coś więcej? A nie, mamy. Tu mamy instrukcję, jak mamy nakleić w które miejsca kalkomanie. No i mamy, proszę bardzo, tutaj mamy FA-16 w wersji D z roku 1989, stacjonujących w Niemczech Zachodnich. A ten tak samo, tylko że 86 rok, Niemcy Zachodnie, tu jest jeszcze właśnie nie Germany, tylko West Germany, przed po prostu upadkiem muru berlińskiego. Powiem wam, że naprawdę na razie zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy model. No i teraz przejdziemy do obejrzenia ramek. Ramki zostały wyjęte. No dobrze, ok, zgadza się wszystko. I teraz po kolei sobie obejrzymy ramki. Tak prezentuje się największa ramka. Jeżeli chodzi o elementy, to proszę bardzo, zwróćcie uwagę, że są one naprawdę bardzo czysto wykonane. Nie ma żadnych zapadnięć, tak się przyglądam pod światło. Jeżeli chodzi o wklęśnięcia, tak zwane skurcze, no to nie występują one tutaj. Tu mamy część kadłuba, tu mamy również uchwyt doliny przy awaryjnym na przykład lądowaniu lub na lotniskowcu. I bardzo wyraźnie są zrobione, bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy elementy do kabin. W ten sposób się prezentują. Tak wyglądają cieniutkie skrzydła do FA-16. Tu mamy elementy związane tak samo do spodu, czyli mamy wlot. I mamy, posłuchajcie, bardzo fajnie, dwie dysze, jedną złożoną, a drugą otwartą. Powiem wam, że nie jest to głupi pomysł. Elementy podwozia. Tutaj mamy elementy kabiny, dwa fotele lub jeden wykorzystujemy. No, powiem wam, że bardzo sympatycznie ten model się prezentuje. A, no i góra kadłuba, tak? Przyglądam się tak i powiem wam, że całkiem. A tak prezentuje się ta... Jedna ramka z dwóch ramek złożona. I tutaj mamy elementy, które podwieszamy pod FA-16. Czyli mamy pylony, standardowe rakiety, zbiorniki z paliwem.
elementy jeszcze, które naklejamy na model. Elementy usterzenia, jak i również uzbrojenia modelu. Patrzę w tej chwili też na, co to są za elementy. Aha, już wiadomo. I patrzę też na ogon. To jest najprawdopodobniej F16A. Tak przynajmniej mi się wydaje, czyli wczesna wersja. Trzeba byłoby sprawdzić, jakie stacjonowały w wersji C lub D. Tak, bo on ma, to jest cały, jeżeli chodzi o statecznik, to to jest całość. Tu trzeba pokazać, że mamy statecznik pionowy jest tak i tu doklejamy ten element. Z drugiej strony ramka się tak prezentuje. No i jeszcze raz się przyjrzę, jak wyglądają elementy, czy one są czysto tak. Jeżeli chodzi o mocowanie, powiem Wam, że są bardzo fajnie, są bardzo cienkie te, powiedzmy, piny, tak? Nie, nie piny. W każdym razie, no jedynie można mieć tu zastrzeżenia do mocowania, powiedzmy, tych części, bo fajnie by było, gdy im cieńsze, tym lepsze, mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia. Ale powiem Wam tak. Jeżeli ktoś nie sklejał do tej pory, ten model nie zawiera masy elementów. Myślę, że z tego co widzę na ramce, to ona prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. I teraz zajrzymy sobie do oszklenia. No na oszkleniu posłuchajcie, jest wzór, tak widzę tutaj już, zaraz to sobie otworzę. Tak prezentuje się oszklenie. Do wersji C i do wersji D. Mamy też, widzę tutaj, lampę reflektora, którą na przednim goleniu montujemy. Bardzo fajny zestaw, naprawdę. Jeżeli chodzi o tak zestaw, zapoznanie się z samym zestawem, to prezentuje się on naprawdę dobrze. Moi mili, to wszystko. Tak wygląda ten zestaw, czyli zestaw firmy Italeri, który ma numer katalogowy 72009. Mamy właśnie w nim pełen zestaw dla podstawowy, taki zestaw modelarza plus model. No i powiem Wam, śmiało go mogę każdemu tak naprawdę polecić, nawet osobie, która pierwszy raz będzie zaczynała. Co prawda tutaj nie widzę, żeby była czarna farbka do kół, ale posłuchajcie, to już sobie można we własnym zakresie, chociaż tutaj widzę, jest właśnie bardzo ten flat gun metal. Można go troszeczkę wykorzystać do jako czarnej farby, troszeczkę dorobić z inną, a to już we własnym zakresie, tak? Ja nic nie będę Wam tutaj podpowiadał. Dziękuję za uwagę, życzę miłego oglądania, pozdrawiam, zapraszam do sklepu oczywiście www.tankmodels.pl, link znajdziecie w opisie. Cześć!